Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Witam Państwa, ojciec Witold Hetnar i zapraszam na dzisiejszą transmisję dzisiejszej audiencji generalnej ojca świętego Franciszka. Ojciec święty zaraz tutaj się pojawi. Na placu świętego Piotra dzisiejsza audiencja się odbywa. Pogoda na to jeszcze pozwala, choć już w Rzymie też czuć jesień, widać jesień. Nie, bo już nie jest takie piękne, błękitne, włoskie, ale jest ciepło. A więc na placu dzisiejsza audiencja. Ojciec Święty już jest obecny, zajmuje swoje miejsce. Ojciec Święty rozpoczyna audiencję generalną, rozpoczynając ją znakiem krzyża i liturgicznym pozdrowieniem. Przygotujmy się do przyjęcia Jego słowa i do otrzymania Jego błogosławieństwa. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pokój niech będzie z wami. Z księgi Syracydesa. Synu, jeśli masz zamiar służyć Panu, przygotuj swoją duszę na doświadczenie. Zachowaj spokój serca i bądź cierpliwy, a nie trać równowagi w czasie utrapienia. Przyjmij wszystko, co przyjdzie na ciebie, a w zmiennych losach utrapień bądź wytrzymały. Bo w ogniu doświadcza się złoto, a ludzi miłych Bogu w piecu utrapienia. Oto Słowo Boże. Usłyszymy teraz ten fragment Słowa Bożego odczytany w kilku różnych językach. Lecture du livre de Ben Sira le Sage. Mon fils, si tu viens te mettre au service du Seigneur, prépare-toi à subir l'épreuve. Fais-toi un cœur droit et tiens bon. Ne t'agite pas à l'heure de l'adversité. Toutes les adversités, accepte-les. Dans les revers de ta pauvre vie, sois patient. Car l'or est vérifié par le feu, et les hommes agréables à Dieu par le creuset de l'humiliation. Parole du Seigneur. A reading from the book of Sirach. My child, when you come to serve the Lord, prepare yourself for testing. Set your heart right and be steadfast, and do not be impetuous in time of calamity. Accept whatever befalls you, and in times of humiliation be patient, for gold is tested in the fire, and those found acceptable in the furnace of humiliation. The word of the Lord. Lesung aus dem Buch Jesu Sirach. Kind, wenn du herantrittst, um dem Herrn zu dienen, mach dich bereit für die Erprobung. Richte dein Herz aus und sei standhaft. Und überstürze nichts zur Zeit der Bedrängnis. Nimm alles an, was über dich kommen mag. Und in den Wechselfällen deiner Erniedrigung halt aus. Denn im Feuer wird Gold geprüft und die anerkannten Menschen im Schmelzofen der Erniedrigung. Wort des lebendigen Gottes. Lectura del libro del Eclesiástico. Hijo, si te decides a servir al Señor,
Prepara tu alma para la prueba. Endereza tu corazón. Sé firme y no te inquietes en el momento de la desgracia. Acepta de buen grado todo lo que te suceda y sé paciente en las vicisitudes de tu humillación, porque el oro se purifica en el fuego y los que agradan a Dios en el crisol de la humillación. Palabra de Dios. Leitura do livro do Bem-Sirá. Meu filho, se entrares para o serviço de Deus, prepara a tua alma para a aprovação. Endireita o teu coração e sê constante. Não te perturbes no tempo do infortúnio. Aceita tudo o que te acontecer. E tem paciência nas vicissitudes da tua humilhação. Porque no fogo se prova o ouro, e os eleitos de Deus no cadinho da humilhação. Palavra do Senhor. قراءة من سفر يشوع بن سراخ. يا بني، إن أقبلت لخدمة الرب فأعدد نفسك للمحنة، أرشد قلبك واصبر، ولا تكن قلقا في وقت الشدة، مهما نابك فاقبله، وكن صابرا على تقلبات حالك الوضيع، فإن الذهب يمتحن في النار والمرضيين من الناس في التون الذل. كلام الرب. Czytanie z mądrości Syracha. Dziecko, jeśli masz zamiar służyć Panu, przygotuj swą duszę na doświadczenia. Zachowaj spokój serca i bądź cierpliwy, a nie trać równowagi w czasie utrapienia. Przyjmij wszystko, co przyjdzie na ciebie, a w zmiennych losach poniżenia bądź wytrzymały, bo w ogniu próbuje się złoto, a ludzi miłych Bogu w piecu poniżenia. Oto Słowo Boże. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Drodzy bracia i siostry, dzień dobry. Rozeznanie, jak widzieliśmy w poprzednich katechezach, nie jest przede wszystkim procedurą logiczną. Wszystko kwestią głowy. Nie, to nie jest tak. Dotyczy ono działań, a działania wiążą się ze sferą afektywną, którą należy uznać, ponieważ Bóg przemawia również do serca. Wejdźmy zatem w pierwszą modalność afektywną przedmiotu rozeznawania, czyli strapienie. Co to jest strapienie? Desolazione.
Strapienie zostało w ten sposób zdefiniowane. Jest to ciemność w duszy, zakłócenie w niej, poruszenie do rzeczy niskich i ziemskich, niepokój z powodu różnego miotania się i pokus, skłaniający do nieufności, bez nadziei, bez miłości. Dusza stwierdza wtedy, że jest całkiem leniwa, letnia, smutna, jakby odłączona od swego Stwórcy i Pana. Wszyscy mamy tego typu doświadczenie. Sądzę, że wszyscy w jakiś sposób tego doświadczyliśmy, tak czy inaczej, strapienia. Problem w tym, jak je odczytać, bo także ono ma nam coś ważnego do powiedzenia. A jeśli w pośpiechu się go pozbędziemy, grozi nam, że to stracimy. Nikt nie chciałby być strapiony, smutny, to prawda. Wszyscy chcielibyśmy mieć życie zawsze radosne, pogodne i spełnione. Jednak jest to nie tylko niemożliwe, ale nie byłoby też to dla nas dobre. Tak naprawdę przemiana z życia ukierunkowanego na wady może zacząć się od sytuacji strapienia, wyrzutów sumienia z powodu tego, co uczyniliśmy. Etymologia tego słowa, wyrzuty sumienia, etymologia tego słowa jest bardzo piękna. Dosłownie jest to sumienie, które gryzie, które wyrzuca, które nie daje spokoju. Alessandro Manzoni w swojej książce Narzeczeni przedstawia nam wspaniały opis wyrzutów sumienia jako okazji do przemiany życia. Chodzi o słynny dialog między kardynałem Federico Borromeuszem a Bezimiennym, który po strasznej nocy staje zdesperowany przed kardynałem, a który zwraca się do niego z zaskakującymi słowami. Wasz mość, masz dla mnie dobrą nowinę i jak długo każesz mi na nią czekać? Dobrą nowinę ja, piekło mam w duszy. Niechże wasza przewielebność powie mi, jeśli wie, jaka to dobrą nowinę spodziewa się ode mnie usłyszeć. Że Bóg dotknął serca waszmości i chce przygarnąć cię do siebie. Bóg dotyka serca, coś ci się dzieje wewnątrz, smutek, wyrzuty sumienia z jakiegoś powodu. I to jest zaproszenie do rozpoczęcia jakiejś drogi. Boży człowiek umie zauważyć w głębi to, co porusza serce. Ważne jest, aby nauczyć się odczytywać smutek. Wszyscy znamy, wiemy, czym jest smutek. Wszyscy to wiemy. Ale czy umiemy go odczytywać? Czy umiemy rozumieć, co znaczy dla mnie ten smutek dzisiaj, który dzisiaj czuję? W naszych czasach jest on najczęściej traktowany negatywnie, jako zło, od którego należy uciec za wszelką cenę. A tymczasem może być on nieodzowną pobudką, budzikiem do życia, zapraszającym nas do odkrywania bogatszych i bardziej płodnych krajobrazów, na które nie pozwala ulotność i rozproszenie. Święty Tomasz określa smutek jako ból duszy. Jak nerwy dla ciała, budzi on naszą uwagę na możliwe niebezpieczeństwo albo na zlekceważone dobro. Dlatego jest on niezbędny dla naszego zdrowia. Chroni nas, abyśmy nie szkodzili sobie i innym. O wiele poważniejsze i bardziej niebezpieczne byłoby nieodczuwanie tego smutku, tego uczucia. Ból nieraz działa jak znak drogowy, jak semafor, czerwony, zatrzymaj się. Jestem smutny, coś jest na rzeczy. Z drugiej strony, dla tych, którzy mają czynienie pragnienia dobra, smutek jest przeszkodą, za pomocą której kusiciel chce nas zranić. W takim przypadku należy postępować w sposób dokładnie przeciwny do tego, co jest nam sugerowane, będąc zdecydowanymi kontynuować to, co postanowiliśmy czynić. Pomyślmy o pracy, nauce, modlitwie, podjętym zobowiązaniu,
Gdybyśmy je opuszczali, gdy tylko poczujemy nudę lub smutek, nigdy niczego byśmy nie ukończyli. Jest to również codzienne doświadczenie życia duchowego. Droga do dobra, przypomina nam Ewangelia, jest wąska i stroma. Wymaga walki, przezwyciężania samego siebie. Zaczynam się modlić albo poświęcam się jakiemuś dobremu dziełu i, co dziwne, właśnie wtedy przychodzą mi na myśl rzeczy, które trzeba pilnie zrobić, aby nie modlić się, aby nie robić dobrych rzeczy. Wszyscy mamy to doświadczenie. Ważne jest, aby ci, którzy chcą służyć Panu, nie dali się zwieść na manowce strapienia. Nieraz mówimy, nie chce mi się, to jest nudne. Uważaj na to. Niestety niektórzy decydują się na porzucenie życia modlitwy lub dokonanego wyboru małżeństwa czy życia zakonnego, kierowani strapieniem, bez uprzedniego zastanowienia się, odczytania tego stanu ducha, a zwłaszcza bez pomocy przewodnika. Mądra zasada mówi, żeby nie dokonywać zmian, gdy jest się strapionym. To będzie potem, okres następny, ale nie w tej chwili. To moment następny ukaże dobro lub brak dobra naszych wyborów. Co ciekawe, w Ewangelii Jezus odrzuca pokusy, mając postawę stanowczej niezłomności. Sytuacje próby docierają do Niego z różnych stron, ale zawsze napotykając w Nim tę stanowczość, zdecydowaną wolę pełnienia woli Ojca, zawodzą i przestają utrudniać drogę. W życiu duchowym próba jest ważnym momentem. Biblia wyraźnie nam o tym przypomina, jeśli masz zamiar służyć Panu, przygotuj swoją duszę na doświadczenie. Jeśli chcesz iść dobrą drogą, przygotuj się. Będą przeszkody, będą pokusy, będą momenty smutku. To tak jak kiedyś profesor egzaminuje studenta. Jeśli widzi, że zna on podstawy przedmiotu, nie upiera się. Zdał egzamin, ale musi zdać egzamin. Jeśli umiemy przejść przez samotność i strapienie w sposób otwarty i świadomy, możemy z nich wyjść umocnieni po ludzku i duchowo. Żadna próba nie jest ponad nasze siły. Żadna próba nie jest ponad to, co możemy uczynić. Nie uciekajcie od prób, doświadczeń. Zobaczcie, co ona oznacza. Co znaczy, że jestem smutny? Dlaczego jestem smutny? Co znaczy, że teraz jestem w strapieniu? Z czego to się bierze i nie mogę iść potem dalej? Święty Paweł przypomina, że nikt nie jest kuszony ponad swoje możliwości, ponieważ Pan nas nigdy nie opuszcza. A mając go blisko siebie, możemy pokonać każdą pokusę. Jeśli dzisiaj nie pokonamy tej pokusy, to jutro próbujemy i podniesiemy się. I nie jutro, to pojutrze. Aby, ważne, żeby nie pozostawać martwi, pokonani w chwili smutku czy posuchy. Pan nam pomaga w tej drodze. Bądźmy odważni w życiu duchowym, które oznacza nieustanne wędrowanie. Pójście naprzód. Dziękuję. I teraz usłyszymy streszczenie tej katechezy Ojca Świętego w kilku różnych językach. Très saint Père, les fidèles de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement. Ils vous assurent de leur prière pour votre personne et pour votre ministère de successeur de Pierre. À la fin de cette audience, nous chanterons le Notre Père en latin. Puis le Saint-Père impartira la bénédiction apostolique. Il l'accorde spécialement aux enfants, aux personnes âgées, aux malades et aux personnes qui sont dans l'épreuve. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Voici le résumé de la catéchèse que vient d'exposer Sa Sainteté le Pape François. Chers frères et sœurs, nous avons vu dans les catéchèses précédentes
que le discernement n'est pas d'abord une procédure logique. Il concerne les actions qui ont une connotation affective qui doit être reconnue parce que Dieu parle au cœur. Aujourd'hui, nous nous intéressons au mode affectif de la désolation, objet du discernement. Saint Ignace définit ainsi la désolation : ténèbres de l'âme, agitation intérieure et tentation, envie de choses basses et terrestres. Ainsi, l'âme est portée à la méfiance, elle est sans espoir et sans amour, elle se trouve paresseuse, tiède, triste et comme séparée de son Créateur et Seigneur. La désolation possède un côté dangereux, certes, mais aussi un côté salutaire pour l'âme, et il convient de déchiffrer cet état d'esprit avec l'aide d'un guide sage. Car pour ceux qui ont le désir de faire le bien, la tristesse est un obstacle par lequel le tentateur veut nous décourager. Le danger serait de s'y complaire, alors qu'en cas de tentation, il faut agir de manière exactement contraire à ce qui est suggéré, sous peine de renoncer à ses engagements. Et cela peut concerner la vie de prière ou encore le choix qui a été fait du mariage ou de la vie religieuse. Cependant, la désolation et la tristesse qui la manifeste peut être un réveil indispensable à la vie spirituelle. Saint Thomas l'a définie comme une douleur de l'âme comparable à celle des nerfs pour le corps. Elle éveille notre attention à un danger possible ou à un bien négligé et peut alors se révéler salutaire. Le changement d'une vie orientée vers le vice peut commencer par une situation de tristesse, de remords pour ce que l'on a fait. Le remords, au sens propre, c'est la conscience qui mord, qui ne donne pas la paix, et la littérature est remplie d'exemples de ce type. Nous avons tous envie de fuir la tristesse, c'est légitime, mais pas avant de l'avoir reconnue et déchiffrée. À présent, Sa Sainteté va saluer en italien les francophones. Serdecznie pozdrawiam pielgrzymów języka francuskiego, szczególnie członków Kolegium Obrony NATO, młodzież przyjmującą bierzmowanie z diecezji Bayeux-Lisieux, i pielgrzymów również z diecezji Coutances z ich biskupami. Pozdrawiam również grupę Zgromadzenia Oratorium Zier, jak również licznych pielgrzymów z Francji i ze Szwajcarii. Drodzy przyjaciele, pamiętajcie dobrze, że strapienie musi być odczytane i zrozumiane. Ono jest nieraz negatywne, kiedy nas paraliżuje, ale też nieraz pozytywne, kiedy nam objawia, jawi się jako dzwonek, budzik alarmowy, który jest ważny dla życia. Niech wam wszystkim Bóg błogosławi. En s'adressant aux francophones, le Saint-Père vient de dire « Je salue cordialement les pèlerins de langue française présents à cette audience, en particulier les membres du Collège de défense de l'OTAN, les jeunes confirmants du diocèse de Bayeux-Lisieux avec Mgr Jacques Habert, les pèlerins du diocèse de Coutances avec Mgr Laurent Lebouche, le groupe de la congrégation de l'oratoire de hier, ainsi que les nombreux pèlerins de France et de Suisse. Chers amis, rappelez-vous bien, la désolation doit être lue et comprise. Elle est parfois négative lorsqu'elle nous paralyse, et quelquefois positive lorsqu'elle s'avère être un réveil essentiel pour la vie. Que Dieu vous bénisse tous. Questa sera è troppo lunga. Most Holy Father,
The English-speaking visitors and pilgrims present today wish to express to you their sentiments of respect and esteem, and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. At the end of the audience, we will sing together the Our Father in Latin. His Holiness will then impart his apostolic blessing, which he extends in a particular way to the members of your families at home. He also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose. And in a special way, his blessing goes to your children, the elderly, and those who are sick. The following is a summary of the Holy Father's catechesis at the beginning of the audience. Dear brothers and sisters, in our continuing catechesis on discernment, we now consider what the spiritual masters call desolation, those moments when we experience interior darkness, unrest, and distance from God and from the consolations of faith. For our spiritual growth, it is important to confront those dark nights of the soul and to discern what the Lord wishes to tell us through them. At times, desolation can be a summons to acknowledge our sinfulness and to embrace God's offer of love and forgiveness. St. Thomas says that our souls, like our bodies, can experience a kind of pain that makes us aware of threats to our spiritual health. At other times, the experience of desolation can be a temptation to grow slack in prayer and in the discipline of the Christian life. Here, too, the great spiritual teachers urge us not to yield to this temptation, but to persevere, confident that by this testing, the Lord will guide us to a fuller understanding of his gracious plan for our lives and a deeper union with him in faith, hope, and love. The Holy Father will now greet us in Italian. Witam wszystkich pielgrzymów języka angielskiego obecnych na dzisiejszej audiencji, szczególnie przybyłych z Anglii, Irlandii, Danii, Norwegii, Malty, Indonezji, z Filipin i ze Stanów Zjednoczonych. Nad wszystkimi wami przywołuję radości i pokoju Chrystusa, naszego Pana. Niech wam Bóg błogosławi. I greet the English-speaking pilgrims taking part in today's audience, especially those from England, Ireland, Denmark, Norway, Malta, Indonesia, the Philippines, and the United States of America. Upon all of you, I invoke the joy and peace of Christ our Lord. God bless you. Heiliger Vater, die Gläubigen deutscher Sprache möchten Ihnen ihre herzliche Zuneigung und aufrichtige Verbundenheit bekunden und versichern Sie zugleich Ihres Gebetes in allen Anliegen Ihres weltweiten apostolischen Dienstes. Zum Schluss der Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Danach wird der Heilige Vater den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kinder, die älteren Menschen und die Leidenden. Er segnet auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. Liebe Brüder und Schwestern, zu einer guten geistlichen Unterscheidung bedarf es einer gewissen Kenntnis der eigenen Neigungen und Gefühle, denn sie spielen für unser Handeln meistens eine wesentliche Rolle. Und so möchte ich heute auf den Seelenzustand der Trostlosigkeit zu sprechen kommen. Mit dieser Gefühlslage verbindet man zunächst gewiss nichts Positives
und doch kann sie etwa als ein Alarmsignal Bedeutung gewinnen, indem sie uns auf eine Gefahr oder einen bis dato unbemerkten Mangel in unserem Leben hinweist und uns einlädt, uns wesentlicheren und fruchtbareren Dingen zuzuwenden als bisher. Daneben kann uns die Trostlosigkeit freilich auch vom Guten abhalten, von unseren Aufgaben und Zielen. Deshalb ist der böse Feind stets darauf aus, uns zu entmutigen. Dem entgeht man nur, indem man das, was man sich vorgenommen hat, umso entschlossener verfolgt. Um im Guten voranzuschreiten, braucht es Selbstüberwindung und die Bereitschaft zu kämpfen. Ja, wir werden im Leben immer wieder auf die Probe gestellt, aber doch nicht über unsere Kräfte hinaus versucht werden, denn der Herr ist mit uns. Zusammen mit ihm werden wir bestehen und am Ende sogar geistig und geistlich gestärkt aus solchen Erfahrungen hervorgehen. Der Heilige Vater richtet nun einen kurzen Gruß auf Italienisch an die deutschsprachigen Gläubigen. Serdecznie pozdrawiam pielgrzymów języka niemieckiego, szczególnie delegację służby szpitalnej zakonu malteńskiego z Austrii. Którym towarzyszy biskup Stefan Turnowski, biskup pomocniczy z Wiednia. Duch Święty niech uczyni nas silnymi w wierze i zawsze gotowymi do pomagania naszym braciom i siostrom, którzy potrzebują pomocy. Niech On da nam wszystkim pociechę i nadzieję. Herzlich grüße ich die Pilger deutscher Sprache, besonders die Delegation des Malteser Hospitaldienstes Austria. In Begleitung von Weihbischof Stefan Turnowski aus Wien. Der Heilige Geist stärke uns im Glauben und mache uns stets bereit, unseren notleidenden Brüdern und Schwestern zu helfen. Er schenke uns allen Trost und Hoffnung. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín. Después, Su Santidad impartirá a todos los presentes la bendición apostólica que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, en este ciclo de catequesis dedicado al discernimiento, hoy reflexionamos sobre la desolación. Todo lo que hacemos tiene una connotación afectiva y es necesario reconocer, o sea, discernir, lo que se mueve en nuestro interior, porque Dios habla al corazón. Cuando los movimientos interiores se caracterizan por la turbación, la tristeza y las tentaciones, cuando sentimos que perdemos la esperanza y nos alejamos de Dios, estamos experimentando la desolación. Nadie quisiera tener que pasar por estos momentos de oscuridad, pero a todos nos llegan, es parte del camino. Y si sabemos leerlos, rezarlos y confrontarlos con un guía espiritual que nos acompañe, pueden ayudarnos a madurar y afrontar la vida de otra manera, más arraigados y firmes en la fe. También es importante cuando llega la prueba no hacer mudanza, no cambiar, es decir, permanecer fuertemente unidos al Señor y no desviarnos del camino que nos conduce hasta Él. Así, con la gracia de Dios,
podremos fortalecernos y seguir viviendo con mayor paz y libertad. Saludo serdecznie. Pozdrawiam pielgrzymów języka hiszpańskiego. W najbliższy wtorek będziemy obchodzić uroczystość wszystkich świętych. Prośmy, abyśmy naśladując ich przykład oddania się woli Bożej, nie zniechęcali się w chwilach strapienia i abyśmy umieli zawsze Mu ufać, ufać Jego miłości nieskończonej, która nas nigdy nie opuszcza. Niech Jezus Wam błogosławi, a Dziewica Maryja Was ochroni. Bardzo dziękuję. Santo Padre, os fiéis de língua portuguesa desejam testemunhar-lhe filial afeto e sincera fidelidade e rezam por todas as intenções do seu ministério apostólico universal. Leio agora um resumo da catequese que o Santo Padre acaba de propor. Caros irmãos e irmãs, o discernimento que nos vem ocupando nestas catequeses tem a ver sobretudo com as nossas ações e a sua dimensão afetiva, porque Deus fala ao coração. Assim, hoje dedicar-me-ei a refletir sobre a experiência da desolação, que se manifesta numa certa escuridão da alma, que se sente tíbia, preguiçosa e triste. Aprendermos a ler esta tristeza é importante, para evitar que o tentador a utilize como instrumento para nos desencorajar. Quando o desânimo sobrevém, devemos continuar com firmeza o que nos tínhamos proposto fazer. Se abandonássemos o trabalho ou o estudo para sentir tédio ou tristeza, nunca terminaríamos nada. O mesmo sucede na vida espiritual. Infelizmente, por causa da desolação, alguns abandonam a oração e até o matrimónio ou a vida religiosa, sem parar primeiro a interpretar esse estado de espírito com a ajuda de uma pessoa prudente. Para quem quer servir o Senhor, há uma regra de ouro: nunca fazer alterações em tempo de desolação. Antes, aproveitar a desolação como uma oportunidade para converter a vida ou para imitar Jesus naquela firme resolução com que rejeitou as tentações. Se soubermos atravessar a solidão e a desolação com esta consciência e abertura ao Espírito Santo, podemos sair delas mais fortes, tanto a nível humano como espiritual. Agora o Santo Padre saúda em italiano os fiéis da língua portuguesa. Pozdrawiam pielgrzymów języka portugalskiego, szczególnie przybyłych z San Salvador z Bahia, Aninkus, Tabaute i São Paulo. Drodzy bracia i siostry, przedwczoraj w Krato, w stanie brazylijskim Ceará, została beatyfikowana Beninha Cardoso da Silva, młoda męczennica, która zachowując Słowo Boże, utrzymała czystym swoje życie, broniąc swojej godności. Jej przykład niech nam pomoże w byciu hojnymi uczniami Chrystusa. Od naszego świadectwa radosnego i spójnego o Ewangelii zależy życie świata. Proszę o oklaski dla nowej błogosławionej.
Prego Nossa Senhora Aparecida. Proszę, modlę się do Pani, naszej Pani z Aparecida, aby chroniła i troszczyła się o lud brazylijski, aby go wyzwoliła od nienawiści, nietolerancji i przemocy. Eis a tradução das suas palavras. Saúdo os peregrinos de língua portuguesa, em especial quantos vieram de São Salvador da Bahia, Anincos, Taubaté e São Paulo. Queridos irmãos e irmãs, anteontem em Crato, no estado brasileiro do Ceará, foi beatificada Benigna Cardoso da Silva, uma jovem mártir que, seguindo a palavra de Deus, manteve pura a sua vida, defendendo a sua dignidade. O seu exemplo nos ajuda a ser generosos, discípulos de Cristo. A vida do mundo depende do nosso testemunho coerente e alegre do Evangelho. Um aplauso à nova Beata. Peço a Nossa Senhora Aparecida que proteja e cuide o povo brasileiro e que o livre do ódio, da intolerância e da violência. أيها الأب الأقدس، يسر المؤمنين الناطقين باللغة العربية الحاضرين هنا أن يعبروا لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير وشكرهم البنوي، ويرفقونها بصلواتهم الدائمة إلى الله من أجل قداستكم وخدمتكم كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة سنرتل معا صلاة الأبانا باللغة اللاتينية، ثم سيمنح الأب الأقدس جميع الحاضرين البركة الرسولية ويشمل بها جميع أحبائكم وخاصة الأطفال والمتزوجين حديثا والمسنين والمرضى والمتألمين بآلام شديدة، وسيبارك كذلك المسابح والأشياء التقوية التي يحملها معه كل واحد منكم. إليكم ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا فرانسيس. تكلم قداسة البابا اليوم على مادة من مواد التمييز وهي الكآبة. قال: عرف القديس إغناطيوس دي لويولا الكآبة بأنها ظلام في النفس واضطراب داخلي ونزعة إلى الأمور الدنيا والأرضية وقلق بسبب مختلف الانفعالات والتجارب. وتميل الكآبة بالنفس إلى عدم الثقة وعدم الرجاء والمحبة، ويجد الإنسان نفسه معها كسولاً وفاتراً وحزيناً وكأنه منفصل عن خالقه وربه. ومع ذلك ففي الكآبة شيء إيجابي، التغيير في الحياة المليئة بالرذائل يمكن أن يبدأ من حالة حزن وتأنيب ضمير، فالكآبة توقظ الانتباه من جديد أمام خطر محتمل أو خير مهمل. لهذا السبب هي ضرورية لحياتنا وتحمينا حتى لا نسيء إلى أنفسنا وإلى الآخرين. وقال قدسته: الذين يريدون أن يعملوا الخير قد يكون الحزن لهم عقبة بها يثبت المجرب عزيمتهم، لكن الإنجيل يذكرنا بأن الطريق نحو الخير ضيق وشاق ويتطلب نضالاً وانتصاراً على الذات. لذلك من المهم للذين يريدون أن يخدموا الرب يسوع ألا يسمحوا للحزن بأن يسيطر عليهم، وعليهم أن يتبعوا قول الحكيم
لا تغير شيئا وأنت في حالة كآبة. الوقت الذي يمر وليس مزاجك في لحظة الحزن هو الذي يبين لك هل خيارك صواب أم خطأ. إن عرفنا أن نعبر الوحدة والكآبة بانفتاح ووعي، يمكننا أن نخرج أقوى من الجانب الإنساني والروحي. والآن تحية البابا باللغة الإيطالية لأبناء الشرق الناطقين اللغة العربية. Pozdrawiam wiernych języka arabskiego. Nie powinniśmy bać się doświadczania momentów smutku i strapienia, ale bądźmy ufni i pewni, że Pan nas nigdy nie opuszcza i że z Nim, który jest bliski, możemy zwyciężyć każdą pokusę. Niech Pan was wszystkich błogosławi i chroni was zawsze od wszelkiego zła. علينا ألا نخاف من اختبار لحظات الحزن والكآبة، بل علينا أن نكون واثقين ومتأكدين أن الرب يسوع لا يتخلى عنا أبداً، ومعه وهو بقربنا يمكننا أن نتغلب على كل تجربة. بارككم الرب جميعاً وحماكم دائماً من كل شر. Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i z innych krajów pragną przekazać waszej świątobliwości wyrazy synowskiego oddania i szczerej wierności, zapewniając o modlitwie we wszystkich intencjach jego apostolskiej posługi. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Po jej zakończeniu Ojciec Święty udzieli apostolskiego błogosławieństwa, obejmując nim szczególnie dzieci, osoby w podeszłym wieku i dotknięte cierpieniem. Pobłogosławi także różańce i dewocjonalia, jakie pielgrzymi przynoszą ze sobą. Oto streszczenie katechezy Ojca Świętego. Rozeznanie, któremu poświęcony jest ten cykl katechez, związany jest ze sferą uczuć i emocji, ponieważ Bóg przemawia do naszego serca. Dziś skupiamy się na strapieniu, które często pojawia się w procesie rozeznawania. Święty Ignacy Loyola w ćwiczeniach duchowych określił je między innymi jako ciemność w duszy, która jest wówczas smutna i jakby odłączona od swego Stwórcy i Pana. Wszyscy chcielibyśmy wieść życie pełne radości, jednak nie jest to możliwe. Ważne jest, aby nauczyć się odczytywać pojawiający się w nim smutek. Święty Tomasz nazywa go bólem duszy, niezbędnym dla zachowania zdrowia, gdyż może on pomóc nam zwrócić uwagę na możliwe niebezpieczeństwo albo na zlekceważone dobro. Smutek jednak często staje się przeszkodą dla tych, którzy pragną czynić dobro, ponieważ kusiciel chce nas do tego zniechęcić, ale nie możemy dać się zwieść na manowce strapienia. Musimy być wytrwali w modlitwie, w pracy i podjętych zobowiązaniach. Mądra zasada mówi, aby nie dokonywać zmian, gdy jest się strapionym. W życiu duchowym taka próba jest ważnym momentem. Przypominają nam o tym słowa z Księgi Mądrości Syracha. Jeżeli masz zamiar służyć Panu, przygotuj swą duszę na doświadczenie. Jeżeli będziemy starali się przejść świadomie i otwarcie przez czas samotności i strapienia, możemy wyjść z niego umocnieni. Jesteśmy w stanie przetrwać każdą próbę, ponieważ jak mówi nam święty Paweł, nikt nie jest kuszony ponad to, co potrafi znieść, gdyż Pan nas nigdy nie opuszcza.
Teraz Ojciec Święty pozdrowi nas, Polaków, w języku włoskim. Saluto cordialmente tutti i polacchi. State vivendo la settimana missionaria che quest'anno è accompagnata dalle parole di me sarete testimoni. Con gratitudine penso a tanti missionari e tante missionari provenienti dal vostro paese che testimoniano il Vangelo in varie parti del mondo. Vi incoraggio a sostenere con le vostre preghiere e con gesti concreti di solidarietà il loro importante servizio. Vi benedico di cuore. Oto słowa Ojca Świętego. Pozdrawiam serdecznie wszystkich Polaków. Przeżywacie teraz tydzień misyjny, któremu w tym roku towarzyszą słowa. Będziecie moimi świadkami. Z wdzięcznością myślę o wielu misjonarkach i misjonarzach pochodzących z waszego kraju, którzy dają świadectwo Ewangelii w różnych zakątkach świata. Zachęcam was, abyście modlitwą i konkretnymi gestami solidarności wspierali ich ważną posługę. Serca wam błogosławię. Santo Padre, i fedeli di lingua italiana desiderano esprimerle filiale affetto e sincera fedeltà e pregano per tutte le intenzioni del suo universale ministero apostolico. A conclusione di questa udienza canteremo la preghiera del Padre nostro in latino, terminata la quale il Santo Padre impartirà la benedizione apostolica che estende in modo speciale ai bambini, agli anziani e ai sofferenti. Benedirà anche i rosari e gli oggetti di devozione che ognuno di noi porta con sé. Assistiamo inorriditi agli eventi che continuano a insanguinare. Patrzymy przerażeni na wydarzenia, które dzieją się w Republice Demokratycznej Kongo. Wyrażam swoją oburzenie wobec atak na misję w prowincji Kivu, gdzie zabito osoby bezbronne, wśród nich siostrę zakonną, która pracowała w służbie zdrowia. Zapewniam rodziny o modlitwie. Również kieruję się do wspólnoty chrześcijańskiej, do mieszkańców tamtego regionu, które już od zbyt dawna są dotykane przemocą. Zwracam swoje powitanie dla pielgrzymów języka włoskiego, szczególnie pozdrawiam Narodowe Stowarzyszenie Uniwersytetów III wieku, które też zachęcam, aby nadal realizowały swoją dzieło kulturalną, aby zwalczać samotność i marginalizację osób starszych. Oni są świadkami owej pamięci, która może pomóc młodym pokoleniom w budowaniu przyszłości bardziej ludzkiej i bardziej chrześcijańskiej. Pamięć osób starszych. Pozdrawiam przedstawicieli organizacji lokalnych i szkół, które uczestniczą w spotkaniu, które organizuje Stowarzyszenie Sztuk i Nauk Południowych Włoch wraz z Fundacją Rachelina Ambrosini. Dziękuję wam za wasze znaczące zaangażowanie na rzecz budowy braterstwa i solidarności w celu rozwoju intelektualnego i duchowego społeczności lokalnej. Nie zapominajmy o modlitwie, trwać na modlitwie za umęczoną Ukrainę. Niech Pan chroni tych ludzi i niech wszystkich prowadzi ku trwałemu pokojowi. Moją myśl kieruję jak zawsze na koniec do młodych, chorych, osób starszych, nowożeńców obecnych na dzisiejszej audiencji pod koniec października dzisiaj. Wszystkim chcę szczególnie polecić
odmawianie różańca, ta prosta, ale wymowna modlitwa maryjna niech wskaże każdemu drogę naśladowania Chrystusa z ufnością i hojnością. Wszystkim ślę moje błogosławieństwo. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, Pan z wami i z duchem twoim. Niech imię Pańskie będzie błogosławione teraz i na wieki. Wspomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. I tak, drodzy Państwo, dobiegło końca dzisiejsza audiencja generalna Ojca Świętego Franciszka, ostatnia w październiku. Zostajemy z intencjami, z treściami, które nam przekazał w czasie samej katechezy i potem w tych różnych jeszcze komentarzach, które wyraził w różnych językach, szczególnie do nas, do Polaków. Drodzy Państwo, dziękuję za to wspólne trwanie przy Ojcu Świętym, życząc błogosławionego dnia. Kłania się Państwu ojciec Witold Hetnar. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.